Dzień dobry Państwu, z tej strony Ilona Śmigrodzka, synoptyk MGW. Zapraszam na prognozę pogody na najbliższy tydzień. Dzisiaj Polska jest pod wpływem takiego pofalowanego frontu atmosferycznego z płytkim ośrodkiem niżowym nad Polską i niestety ten niż przynosi nam spore opady deszczu. Poza tym na wschodzie, na zachodzie kontynentu mamy wyże, ale ten niż rozciąga się od Włoch przez centrum Polski aż po Finlandię. I napływa do nas bardzo gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Na północnym zachodzie kraju po przejściu tej chłodnej fali frontu będzie ono już chłodniejsze polarne morskie. Mamy różne ostrzeżenia, różne kolory. No najgorszy jest ten kolor czerwony. Jest to stopień trzeci, no i Dolny Śląsk, południe Wielkopolski, a także zachód łódzkiego. Tu jest ten trzeci stopień na silny deszcz z burzami. Co prawda na Dolnym Śląsku opady już stopniowo zanikają i po południu ten Dolny Śląsk te opady będą słabsze. Najgorzej wygląda w tym momencie centrum kraju, zwłaszcza zachodnie Mazowsze, północna ziemia łódzka. Tam występuje taka silna burza, której opady wynoszą nawet do 30-40 mm na godzinę, a ta burza się wolno przemieszcza i te sumy niestety mogą być większe nawet. Pozostały czerwony obszar na Mazowszu, również w Warszawie, jest to trzeci stopień na silny deszcz z burzami także. I w tym obszarze spodziewamy się najsilniejszych zjawisk w nocy. To ostrzeżenie jest ważne od 18 do 10 rano we wtorek. No i w te 12-16 godzin spodziewamy się nawet punktowo do 100 mm opadów, czyli do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Także no niestety trzeba się stawić na lokalne podtopienia, zalania, bo te opady naprawdę w nocy w tym obszarze trójkowym czerwonym mogą być silne. Poza tym mamy pomarańczowy obszar, to jest drugi stopień na burze. No i te burze dzisiaj po południu i do trzeciej rano obowiązują i w tych burzach popołudniowych do około 50 mm opadów, porywy wiatru ogólnie w tych burzach do 80-90 km na godzinę. I jeszcze pierwszy stopień to jest województwo kujawsko-pomorskie, częściowo centralna Wielkopolska i też parę powiatów na północy Mazowsza. I w tych burzach jedynkowych opady już też słabsze do 30 mm i porywy wiatru maksymalnie 70 km na godzinę. No i w tych wszystkich burzach miejscami może padać grad. I jeszcze mamy ostrzeżenie na upał. Dzisiaj w poniedziałek on obowiązuje na południowym wschodzie i na wschodzie kraju, też na Mazowszu. No i zwłaszcza województwo podkarpackie, lubelskie, tutaj najwyższe wartości temperatury do 31, może lokalnie do 32 stopni. W centrum także, na Mazowszu południowym, wschodnim do około 30 stopni. I te upały obowiązują do środy na krańcach południowo-wschodnich Lubelskiego i Podkarpacia, czyli jeszcze no, wtorek, środa upalne na tym obszarze. Na godzinę 12:50 stan jest taki, że burze są najsilniejsze na zachodzie Mazowsza, no i zbliżają w kierunku Warszawy. Także w najbliższych godzinach także Warszawa może mieć tą burzę z silniejszymi opadami deszczu. Również zachodnie Mazowsze, tutaj kujawsko-pomorskie, łódzkie, północne także, tam obserwujemy teraz silne opady deszczu. I tutaj jest prognoza na godzinę 15. No te opady punktowo będą silniejsze, to są milimetry na godzinę, natężenie. No i natężenie po południu może dochodzić do około 30 nawet milimetrów na godzinę. No punktowo na Mazowszu, też na zachodzie, na północy ziemi łódzkiej, ale także na wschodzie oraz na Podhalu, tam w godzinach popołudniowych spodziewamy się najsilniejszych burz, zwłaszcza pod względem opadów. Potem w nocy ta sytuacja będzie się rozwijała i tak jak wspomniałam wcześniej, najgroźniejsza ta sytuacja w nocy na Mazowszu opadowo. A co do prognoz już takich ogólnych, no to dzisiaj poniedziałek, jak mówiłam, upalny na południowym wschodzie, też lokalnie w centrum, ale na zachodzie, na północy, tam już chłodniej, od około 20 stopni nad samym morzem, 23 na zachodzie, no około 25 w centrum, w Warszawie 29. Poza burzami wiatr będzie przeważnie słaby, nad morzem lokalnie umiarkowany, porywisty do około 45 km na godzinę, z północnego zachodu.
i najbliższej nocy pogodnie i bez opadów na Pomorzu, na zachodzie, też na północnym zachodzie kraju. Tam mogą się pojawić lokalne mgły, około 300-400 metrów widzialność. I tam też najchłodniej około 11, lokalnie 10 stopni na Pomorzu. A z kolei na południu, jeszcze tutaj w południowym wschodzie, też w centrum właśnie te opady deszczu niestety silne z burzami. I no tam najcieplej, będzie tam najwięcej chmur, do 18, lokalnie nawet 19 stopni na południu kraju, w Warszawie około 16. Wiatr w tych burzach także te 80 km na godzinę, zwłaszcza miejscami grad, no ale w centrum głównie to będą opady jednostajne, właśnie silne. We wtorek sporo słońca na zachodzie, na północy kraju, tam też przeważnie bez opadów i od 20 stopni nad morzem do 26 na zachodzie kraju. W centrum już po upałach, w końcu 25-26 stopni, tylko jeszcze te 30 na krańcach południowo-wschodnich. No i we wtorek tych burz ponownie spodziewamy się w tej wschodniej, południowej Polsce, również w centrum. No te opady w burzach również mogą być miejscami silniejsze, do około 40 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru także około tych 80 km na godzinę. Noc z wtorku na środę na wschodzie, jeszcze zwłaszcza Podlasie, Lubelszczyzna, te zanikające burze dzienne, a z kolei od zachodu w drugiej części nocy będzie wchodziła kolejna strefa opadów i burz, także z silniejszymi opadami deszczu. I noc już będzie cieplejsza, bo do około 15-17 stopni na północy, do 18, lokalnie 19 na południu. I potem środa jeszcze będzie dniem deszczowo-burzowym prawie w całym kraju. Najmniejsza szansa na te burze może na krańcach zachodnich, ale tutaj w centrum, na południu, wszędzie spodziewamy się tych burz ponownie z silniejszym deszczem, do około 30 mm opadów i porywy wiatru także około 80 km na godzinę. Te burze w środę głównie po południu i temperatura, jeszcze ten upał na krańcach południowo-wschodnich w środę 29-30, lokalnie 31 stopni, w centrum 27, no a na Pomorzu, na zachodzie już tam chłodniej cały czas, około tych 23-4 stopni. I w środę też nasili się wiatr, nie tylko w burzach będzie silniejszy, ale także poza burzami będzie porywisty zachodni. Nad morzem te porywy do około 50 km na godzinę, na nizinach raczej 40, maksymalnie 50 również z zachodu. I potem w czwartek już poprawa pogody, będzie pogoda wyżowa, bez opadów, w końcu też odpoczniemy od upałów, bo w czwartek maksymalnie 24-25 stopni na zachodzie kraju. Jakiś przelotny deszcz może tylko padać na krańcach północnych i lokalnie na Podhalu, ale już burz się nie spodziewamy. W centrum sporo słońca i maksymalnie w czwartek, tak jak mówiłem, 24-25 stopni. Noc też będzie chłodniejsza, od około 12-14-15 stopni. Potem od piątku ponownie coraz cieplej. No i w piątek po pierwsze 30 znowu się pojawią na południowym zachodzie kraju. Poza tym dzień będzie też słoneczny, bez żadnych opadów i ciepły, w centrum 26. No i w sobotę, w niedzielę już powrót upałów, taki na większym obszarze kraju, nawet do 33 stopni w sobotę na południowym zachodzie, Dolny Śląsk, województwo opolskie. Niedziela także gorąca, 32-31 w centrum, na zachodzie, na wschodzie, a na zachodzie już w niedzielę chłodniej, tam od 21-25. I w niedzielę także na zachodzie i na Pomorzu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.